W tym zadaniu mamy zaznaczone na okręgu pewne kąty, mamy podane ich miary, a musimy obliczyć miarę tego kąta alfa. Żeby to zrobić, to możemy skorzystać z własności czworokąta wpisanego w okrąg. Możemy dorysować tu odcinek AB, żeby mieć czworokąt ABCD wpisany w okrąg. I jeżeli w okrąg możemy wpisać czworokąt, to wówczas suma kątów przeciwległych tego czworokąta musi się sumować do 180 stopni. Czyli Ponieważ tu mamy 90 stopni, tu jest 60, to gdy jeszcze oddamy ten kącik, to suma całego tego kąta i kąta 90 stopni musi być równa 180, czyli tutaj musi być 30 stopni. 90 plus 90 to 180. Kąty przeciwległe w czworokącie wpisanym w okrąg sumują się do 180 stopni. Skoro tu mamy 30 stopni, to jest promień okręgu i to jest promień okręgu, czyli to jest trójkąt równoramienny to tutaj również mamy 30 stopni. No i teraz możemy znowu skorzystać z tego faktu, że w tym czworokącie ABCD kąt przy wierzchołku A i kąt przy wierzchołku C w sumie muszą dawać 180 stopni, czyli alfa plus 30 stopni plus 110 stopni musi się równać 180 stopni. Czyli alfa to się równa 180 minus 140, czyli 40 stopni. Zatem poprawna jest odpowiedź D.